Dobra. I teraz, jak pewnie widziałyście, Rihanna ma na tym zdjęciu bardzo mocno podkreślone oczy czarnym linerem albo czarną kredką. Ja jestem zwolenniczką używania kredki, ponieważ wybacza więcej błędów. Niestety linerem do końca nie potrafię się tak dobrze obsługiwać. Ale kredka, uwierzcie mi, naprawdę super się sprawdza w takich sytuacjach. I znowu, ta sama kredka tej samej firmy w czarnym, bardzo miękka. Ponieważ twardą kredkę ciężko będzie mi rozcierać, będę rozcierać to takim pędzelkiem. Może być obojętnie jaki, może być taki do eyelinera, niestety tego nie umyłam i nie mogę go teraz użyć, bo mi troszkę stwardniał. Może być nawet ten, którego wcześniej używałyśmy. Natomiast lepiej by było, gdyby był cieńszy. Będzie to bardziej dokładne, a widać na zdjęciu, że ona ma tą linię dosyć dokładną. Kurczę, nie natemperowałam. Kredki może być trochę ciężko, więc was przepraszam, szybko ją natemperuję. Ok. I teraz, tak jak mówiłam, znowu nie musi to być super dokładna linia. Ale i nie musi być, tak jak widzicie, albo nie widzicie, namalowałam ją nie całą linię, tylko w niektórych miejscach i później te punkty po prostu połączymy. I musi być... Aha, nie widać, to nic. Przy linii rzęs. Jak najbliżej rzęs. Bierzemy ten pędzelek. To jest też Inglota 30T. Taka nazwa. I teraz po... On jest fajny, jest zgięty, więc można dużo lepiej dojść do kącika oka. O, rozcieramy. Wygląda to tak. Teraz drugie oko. I ponieważ ta kredka jest bardzo miękka, mogę sobie pozwolić na to, żeby pędzelkiem zamoczyć pędzelek w kredce. Ujmijmy to tak. Więc robię to tak. Nie chcę kredką robić pod okiem, ponieważ ona jest bardzo, bardzo miękka i to troszkę ta linia mogłaby być za gruba. Tak więc wolę to zrobić w ten sposób. I teraz tak jak robiłyśmy wcześniej. Sorry, że nic nie widzicie, niestety mój aparat. Nie mam statywu. I jest mi dosyć ciężko, ale postaram się, żebyście wszystko widzieli. I to też na razie nie wygląda to super precyzyjnie, ale później to rozmarzę wszystko jeszcze innym pędzlem. I okay. I teraz łączymy kreskę górną z dolną w tym kąciku. Teraz biorę znowu ten pędzelek
Singlota. 8 OHP. I rozcieram. Drugie oko będę zaraz robić, ale to wyłączę kamerę, bo za dużo mi to zżera czasu. I teraz znowu biorę ten jasny brąz, Cork. Taki pędzelek, albo może być płaski pędzelek. Ten nie wiem w ogóle skąd mam. Każdy jakiś w miarę taki cienki, ten, biorę ten dlatego, że on jest miękki i ma takie zakończenie. Biorę ten jasny brąz i tak jakby po tym czarnym go rozprowadzam, żeby nie było takich no takiej linii, żeby ładnie się ten czarny rozchodził. Tutaj to wszystko połączę. I wiem, że to teraz wydaje się wam... wydaje się, że ta linia jest strasznie mocna. Ale uwierzcie mi, że na zdjęciach chodzi to zupełnie inaczej. Nie widać tego i wydaje mi... No zresztą same zobaczycie zdjęcia. Wydaje mi się, że jest ok. Wiadomo, to nie jest... jakiś tam make-up na co dzień, bardziej na jakieś wyjścia, spotkania ze znajomymi, a nie na przykład na do pracy czy do szkoły, na uczelnię. Okej, okay. Zrobię drugie oko i zaraz wracam. Okej, okay. Drugie oko gotowe. Co jeszcze zrobiłam? Smarowałam, roztarłam tą górną powiekę jednak tym pędzelkiem znowu, żeby nie była taka prosta i perfekcyjna, bo makijaż nie musi być wcale perfekcyjny. I tutaj również po prostu trę po tej kredce pędzlem. I tak. Jeszcze, żeby wszystko ładnie wyglądało, żeby podkreślić nasz łuk brwiowy, użyję takiego płaskiego pędzla, może być tak naprawdę obojętnie jaki, i takiego jasnego, żółtego, może być nawet biały, albo taki jasny róż i powinien być świecący. Nie musi być, ale powinien być, żeby chociaż jedna część oka nam się świeciła. I tutaj pod samymi brwiami rozcieram ten cień. Nawet można wejść troszkę za żyły. Ładnie się mieniło, oczywiście nic nie widać tutaj w tym świetle. Postaram się to zmienić. Może przenieść do innego pokoju albo robić filmy w dzień. Chociaż teraz to nie jest, nie będzie łatwe, ponieważ ciemnia się już o 16. I czas na podkreślenie rzęs. Tego chyba wam nie muszę już pokazywać, więc zaraz wracam.